od kilku lat w kalendarz wiosenno-letni naszego uniwersytetu wpisuje się konferencja Etyka Mediów. W tym roku zresztą zawsze tematy są starannie dobierane i zaskakują ciekawymi sformułowaniami, zestawieniami. W tym roku został podjęty temat prywatność, media społecznościowe. Zauważyliśmy olbrzymie zainteresowanie konferencją i tematem konferencji wśród młodych pracowników nauki, którzy się bardzo chętnie zgłaszali. Ujrzawszy ogłoszenie i temat, byli bardzo zainteresowani. Myślę, że to wynika z tego, że wielu młodych pracowników, wielu młodych naukowców zajmuje się nowymi mediami, a ten temat jest nierozłączny z tematem prywatności. Na podstawie tego, co człowiek oglądał, co sobie wybierał, to media, pręciutko internet podpowiada mu, z tego zakresu mamy jeszcze to. I niby robią to media, ale przecież w gruncie rzeczy robi to człowiek. I im bardziej człowiek będzie ograniczał się do tego, co mu media podpowiedzą, no to tym bardziej będzie tracił własną indywidualność, będzie tym mniej sobą samym. Jesteśmy przedmiotem nieustannej technologicznej inwigilacji, nadzoru, przewidywania zachowań i tak dalej. To jest bardzo wygodne, bo dzięki temu dostajemy fajne oferty handlowe, dzięki temu dostajemy ciekawe informacje, dzięki temu nasz komputer co rano proponuje nam materiały, które zapewne z przyjemnością zobaczymy. Natomiast trzeba pamiętać, że wygoda wygodą, ale tkwią tutaj pewne niebezpieczeństwa. Świat mediów, tak jak w ogóle świat ludzkiej działalności, zawsze będzie potrzebował wartościowania etycznego. I życie, postęp technologiczny, postęp cywilizacyjny nam ciągle przynosi nowe szanse, daje nam wiele dobrodziejstw, z których korzystamy, ale z tym zawsze się łączą pewne wyzwania czy niebezpieczeństwa. Media rozwijają się, jak pokazuje życie, refleksja również teoretyczna, etyka i tym bardziej duchowość, bo etyka to jest część duchowości, odgrywa podstawową rolę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie społeczeństwa czy życie każdego człowieka. Prywatność w świecie totalnej inwigilacji, prywatność w sieci Orwell 2051 to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas tegorocznej międzynarodowej konferencji etyki mediów. Odbywa się ona już po raz 9, a organizatorzy zapewniają, że w przyszłym roku widzimy się na 10. jubileuszowej edycji. JPP2TV, Sylwia Adamczyk.